Orchesleben, środkowe Niemcy, ostatni w tym sezonie wyścig w Europie na dość trudnym i stawiającym dla nas dość duże wyzwanie torze, którego okrążenie zaczynamy od ostatniego zakrętu, wyjście na prostą startową, najdłuższą prostą na torze, jakieś 215 km na godzinę na liczniku pod koniec tej prostej, oczywiście do szóstego biegu się rozpędzamy, pod koniec najlepsze na torze miejsce do wyprzedzania, hamujemy do dwójki, tuż przed ciemnym pasem asfaltu, ostro przybieramy pierwszą tarkę po lewej stronie, tą po prawej trochę mniej, korzystamy z całej szerokości toru, trzymamy się skidmarków i powoli dodajemy gazu, gaz podłogę dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że zmieścimy się w tym zakręcie. Następny zakręt również na dwójce. Hamujemy tuż za banerem nad torem. Trzymamy się wewnętrznej. Tutaj z mojej strony błąd. Za szeroko wyjechałem na zewnętrzną. Następny zakręt bez redukcji biegu na czwórce. Tylko delikatnie hamujemy. Przed następnym szczytem zrzucamy bieg bez dotykania hamulca. I przy następnym szczycie do dwójki, jeden bieg w dół, hamulec i przechodzimy na zakręt w prawo przed szykaną. Bardzo ważne, aby dobrze trafić w pierwszy szczyt tej szykany. Całość przejeżdżamy na pełnym gazie. Kiedy miniemy drugi hamulec, zrzucamy jeden bieg i przechodzimy na następną, drugą co do długości, co do osiąganej prędkości prostej. Pod koniec znowu możliwość wyprzedzania. Hamujemy do trójki przed skidmarkami. Staramy się pierwszą część pojechać jak najciaśniej. W drugiej staramy się korzystać z całej tarki pozewnętrznej. Następny zakręt, rozpędzamy się jeszcze do czwórki, tutaj bez redukcji, tylko delikatnie hamulec, korzystamy na wyjściu z tarki, wjazdu do boksów, hamujemy do dwójki. Ostatni zakręt na późny szczyt, korzystamy z tarki na wyjściu i kończymy okrążenie toru Orchesleben.